A, tutaj, okej. Lepiej trzeba naładować swój łuk. Tradycyjnie, checkpoint. Skara. Radia. Bullshit, ładowałem ten łuk. Co jest z tobą? O, bullshit, znowu. Odszedł się ode mnie. Pseudo żaba. Nie znoszę tych pachołów. Tu powinien być kolejny. Serio, nie wiem co było z tym łukiem, czy on wystrzelił, ja nie zauważyłem. O, właśnie w taki sposób. Ta walka mi się podoba. I zobaczmy, czy tu jest złoto? Aha, jest, jest. Trochę odetchnijmy świeżym powietrzem. Znowu? Właściwie nie jestem pewien, czy tu można się udusić. Naprawdę. Pewnie można. Znaczy, powinno być takie coś. No dobra, zebraliśmy już chyba wszystkie skarby. Potem czas na rozprawę z Liszem. Czy z panią Liszową. Nie mojej? No, bullshit. Okej, aktywuj to. Aktywujemy jakieś pompy. Aktywujemy znowu jakieś pompy. O, tyle strzał pójdzie. Na lipę. Okej. Czyli najwidoczniej jeszcze mana nie wykończyła się naszej pani Liszowej. Chyba jak będziemy wracać, to zaatakuje. Okej. Cały układ pięknie chodzi. Ha, ha, ha. No to ja widzę właśnie. Twoja magia składa się tylko i wyłącznie z przyzywania durnych szkieletów. Jakbyś nie wiedział. O kurde. O kurde. O kurde. Łykaj miksturę. Łykaj miksturę. Uważaj na Lisza. Tak, Lisz to nieumarły, który właśnie będzie cały czas przyzywać te zasrane szkielety. Zabierz się ode mnie. O, rany. Spadaj. Chyba wybuchały strzały, jeśli mam takowe. Ha! Ha! Już podobnie. Uff, poszło lepiej niż myślałem. Bo mam jeszcze miksturę. Tak, właśnie przyzywanie szkieletów to czynność analogiczna do przyzywania golemów druidem. Trzeba właśnie poczekać wtedy dosyć długi odstęp czasu, z którego skorzystałem zabijając naszego Lisza. Lisza czy Licza? Właściwie zawsze spotykałem się z dwoma formami. Lisz... Oj, no. Zwiewasz? No, bullshit przeleciała przez niego. Właściwie Lisz bardziej by pasował moim zdaniem. No, tak, oczywiście, celownik. Dzięki. Nie mam... tak, stój po prostu, daj się zabić. Tak, słowo Lisz, przykład Lisz, byłoby bardziej... bardziej by pasowało do jako nieumarłego, ponieważ no, Lisz znaczy jakiś robal, czyli rozkład. Myślę, że właśnie bardziej pasuje. Licz... No, znaczy co, liczy? Chociaż właśnie spotykałem się także z przykładem Licz. Nie wiem, do czego się odnosił. Tak, tak, teraz musimy aktywować tą maszynerię. I zabić kolejną żabę.
Uuu, dwie żaby. Uuu, nie trafiam. Ładuj łuk, ładuj łuk, ładuj łuk. No, nie lubię wrogów blokujących moją postać. Okej. Jak już mówiłem wcześniej, trzeba teraz udać się tutaj. Tak, całe pomieszczenie zaczyna być wypełnione wodą. O ile pamiętam, także jakiś klejnot jest dostępny po pompowaniu tej wody. Trzeba właśnie szybko aktywować tamtą drugą pompę. Nie jestem pewien, on chyba się był zamknięty w jakiejś skrzyni, coś takiego. I chyba nie ma go. Dobra, nie będę rozpaczliwie szukać. Teraz po prostu udajmy się dalej, odkręcając tam tą tajemniczą korbę. No i dotarliśmy do miejsca, w którym jest przetrzymywany arcymag Zail. Jest przetrzymywany w jakiejś dziwnej pułapce, która nie wydaje się groźna. Aha, okej. Pamiętam, kiedy kiedyś to grałem, to myślałem, że on jest ślepy, naprawdę, ponieważ nie znałem się kompletnie na języku angielskim i myślałem, gada coś blind, myślę, że on ślepy jest. Fajne lampy. Tak. Wielki arcymag Zail. Wielki arcymag, który spowodował, że świat podzielił się olbrzymią wyrwą, zostaje uwięziony za pomocą... Nawet nie wiem czego jest... Za pomocą czego jest uwięziony. Jest po prostu przymocowany do czegoś, co nawet go nie oplata. Jak zauważyliście, to pudło nie jest ściśle... Nie ściśle przylega do jego ciała. Ma tu dużo przestrzeni. No dobra. No dobra, okej. Musimy teraz uwolnić Zaila, pociągając za jedną z dźwigni. Nie tych dźwigni, co ciekawe. Trzeba znaleźć jedną dźwignię, która znajduje się tutaj. O ile pamiętam, można raz się pomylić, wtedy Zail po prostu mówi, że nie podoba mu się dźwięk, jaki wydaje ta dźwignia. Kiedy naciśniecie którąkolwiek ponownie, wtedy ginie. Tylko właśnie ta dźwignia ukryta doprowadza do uwolnienia tego maga. Skąd wiesz? No znowu czytałeś solucję, no. O, piękne dzięki, wiesz? Możesz tam siedzieć. Serio, chłopie, możesz tam siedzieć. Dobra, zamknij się, możesz tam siedzieć. Głęboko w... wiesz czym. Spadaj. Nie będę ci znajdować stafu. Nie jestem twoim dealerem. Jaki opryskliwy dziad. Okej, w każdym razie mamy nową misję, jaką jest podziemny świat, oraz wraz z uwolnieniem tego maga dostaliśmy nową klasę postaci, jaką jest czarodziej. Czarodziej różni się właściwie tylko zapasem many. Ma chyba więcej energii magicznej. No cóż, i to by było na tyle. W tej sesji zagrajmy w Enclave. W następnej udamy się do podziemnego świata, by odzyskać staw Zaila. Tu był Lavoscore, jeżdżę wszystkim widzom. Miłego dnia.